śmierci. Wtedy krew Jezusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. On nie oczekuje, że wypolerujemy swe żywoty w mroku, aby móc się do Niego zbliżyć. Czeka, że przyjdziemy do Niego jako grzesznicy, że wejdziemy w światło z wszystkim, czym jesteśmy, a będąc tam dostrzeżemy, że grzech nie może tam istnieć, że On daje nam zwycięstwo nad grzechem. Oto dlaczego może On powiedzieć: idź i nie grzesz więcej. Ponieważ wprowadza nas w światło i daje nam zwycięstwo. A zarazem w tym samym rozdziale mamy nowe pouczenie Jezusa w wersie 31. Jeżeli będziecie trwać przy nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Zaś w wersie 36 czytamy: jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Cóż, kiedy ludzie słysząc te słowa mówią: Panie, my jesteśmy rzeczywiście wolni, nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami. A on na to: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu, lecz jeżeli Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Czyli jeśli pozostaniecie w moim świecie, będziecie naprawdę wolni, bo kiedy grzeszycie, wasz grzech was przygniata, jesteście jego niewolnikami. Wszelako, jeśli nauczycie się odczytywać moje słowa, jeżeli pozostaniecie w ich kręgu, stwierdzicie, że wyprowadzam was z ciemności w światło. Zauważycie, że tam w świetle spadają z was okowy grzechu. Śpiewamy o tym w pieśni. On niesie mnie na skrzydłach swe światło, a tam nie czuję już na sobie więzów grzechu. To cudowne. Ledwie tylko przeczytamy te słowa, dostrzegamy, że światłość to miejsce, w którym spadają z nas więzy grzechu. Miejsce, w którym naprawdę możemy powiedzieć: ktoś, kogo uwolnił Syn Boży, jest rzeczywiście wolny. I dlatego Jezus rzekł do tej kobiety: idź i nie grzesz więcej. Oraz: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemnościach, lecz będzie miał światło życia. A jeśli uwierzycie mojemu słowu, ono was wyzwoli i będziecie rzeczywiście wolni. Czyż to nie cudowne? Mówi też z własnego doświadczenia: wiem, że Ojciec nigdy mnie nie opuści, ponieważ czynię rzeczy, które są mu miłe. Cóż, sądzimy, że On może tak czynić, a my nie możemy. Cud polega na tym, że Jezus pragnie nauczyć nas przychodzić do siebie, ilekroć coś idzie źle, abyśmy mogli mu to wyznać, a On nam wybaczy, zdejmie z nas grzech i da nam życie, w którym naprawdę będziemy wolni wraz z Nim. Tak, rozdział 8. Sądzę, że jest bardzo interesujący, bo ta kobieta popełniła cudzołóstwo, ale prawdę mówiąc, to oczywiście żadna różnica. Co do mnie, to zażywałam narkotyki. Ja żyłam od ręki do ust, po prostu. Cóż, jedyną sprawą, która była dla mnie istotna, to dostać każdego dnia swoją porcję, bo kiedy jesteś w takim stanie, to musisz mieć swoje narkotyki. Więc kradniesz, tu czy tam, i nie obchodzi cię, kogo krzywdzisz. Jesteś zadowolony, kiedy możesz kupić te prochy. Tak, mieszkałam z pewnym przyjacielem i tak, no, nie bądźcie tacy drobiazgowi. Więc cóż, być może żyłam gorzej niż owa kobieta, która popełniła cudzołóstwo. Poruszył mnie ten fragment, gdy Jezus mówi: kto z was jest
jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. A potem oni kolejno odchodzą i pozostaje tylko ta kobieta oraz Jezus, który mówi do niej: oni nie są bez grzechu, ja też cię nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. Tak, pomyślałam, że to piękne. To wtedy dostrzegłam rzeczy, które robiłam, gdy na przykład brałam skądś pieniądze, kiedy kradłam w sklepach. Prawdę mówiąc, raniłam go bardzo, ale on nadal mnie kocha tak bardzo, że godzi się zostać ukrzyżowany, aby uwolnić mnie od grzechu. To mnie poruszyło. Ile razy mogę teraz powiedzieć: Panie, dzięki Tobie jestem oczyszczona i to wszystko, co pozostało za mną, nie ma już znaczenia, minęło. Jest ode mnie tak odległo, jak wschód od zachodu. Tak powiada Biblia, nieprawdaż? Moje grzechy są tak odległe ode mnie, że cóż, to już przeszłość, a ja po prostu sięgam przed siebie ku temu, co nadchodzi. Chciałbym na chwilę wrócić do tego wiersza. Jeżeli będziecie trwać przy nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Ktoś, kto trwa przy nauce Jezusa, to ktoś, kto także czyta Biblię regularnie. Dla kogo jest ona chlebem powszednim? Wielu jest ludzi, którzy mówią: tak, oto właśnie punkt, który stwarza tyle trudności, bo nie za bardzo pojmują Biblię. Nie potrafią zrozumieć na przykład tego, że Bóg stworzył świat w 6 dni. Nie pojmuję, jak Jonasz mógł siedzieć w wielorybie. Nie wiem, w jaki sposób Jezus chodził po wodzie. Zupełnie nie rozumiem Biblii i dlatego nie mogę przez nią przebrnąć. Czy tak jest w istocie? Czy naprawdę dlatego nie rozumiemy Biblii, że dla naszego umysłu wydaje się to absurdalne? Czy może chodzi o coś innego? A może to grzech staje na naszej drodze, zaś my sami nie pragniemy zostać od niego oderwani? Oto dlaczego Pan Jezus mówi w tym samym rozdziale, w wersie 43 do pewnych ludzi: dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? I natychmiast odpowiada na swoje pytanie. Nie mówi on: to nie z powodu waszego niezrozumienia, ale nie możecie słuchać mojej nauki, bo macie diabła za ojca i chcecie spełnić pożądania waszego ojca. Nie potraficie zrozumieć Biblii, bo chcecie popełniać grzechy i nie chcecie oderwać się od nich. Tak oto wytwarza się sytuacja, w której grzech odciąga nas od Biblii i nie pozwala nam wyjść z kręgów, w których tkwimy. Bo kiedy w naszym życiu istnieje grzech, to właśnie on odciąga nas od Biblii. Ale jest też inna możliwość. Jest całkiem możliwe, że Pan Jezus powie, jak tej grzesznej kobiecie: ja cię nie potępiam, idź i nie grzesz więcej. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. I dlatego właśnie chciałbym zakończyć radą. Pozwólcie, aby Boża nauka powstrzymała was od grzechu tak, aby grzech nie oddalał was od Jezusa i Jego słowa.